7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Witam w Fight Clubie. Akademia już trenuje. Trenuję również wszystkie sekcje. A w tym sekcji w tym nowym klubie jest naprawdę wiele. A przede wszystkim boks, przede wszystkim zapasy, a brazylijskie jiu-jitsu, submission fighting, trening crossfitowy z wykorzystaniem naprawdę mega pro klatki do tego treningu funkcjonalnego. Trening indywidualny, kadra, która naprawdę robi niesamowite wrażenie, bo oprócz tego, że to są naprawdę fajne nazwiska w swoich dyscyplinach, to przede wszystkim dobra metodyka treningowa i to też gwarantuje wszystkim tym, którzy przyjdą do nas Legia Fight Club trenować wybraną dyscyplinę. No, nie wspomniałem o LMA, akurat od tego powinienem zacząć, tak? Myślę, że będę zadowoleni. Raz z poziomu sportowego, dwa, że sprzęt, którym my dysponujemy tutaj w Legia Fight Club, jest absolutnie top, jeżeli chodzi o sporty walki. No to jest już teraz, mam wrażenie, mocno kluczowe miejsce na mapie sportu walki bojowej. Siłą Legia Fight Club jest kadra trenerska, o której wspominałem i naprawdę takie nazwiska, jeżeli chodzi o boks, tam za nami i trener Raubo, i trener Kosodowski, jeden z najlepszych trenerów, immobilizatorów, ja mam okazję niego trenować już ładnych parę lat. Trener Gajda, Karolina Łukasik, która w sobotę prowadzi fajną sekcję dla kobiet, także zachęcamy, aby gdzieś tam przyjść w sobotę i poboksować. No absolutnie top sprzed, Fatena, worki, bo naprawdę trzeba dać parę złotówek, aby taki worek pobić, a on będzie służył, mam wrażenie, na lata. Aby zawodnicy MMA mogli trenować te elementy walki przy siatce. No naprawdę, no kadra trenerska robi wrażenie, sprzęt, który tu jest, robi wrażenie, ale to nie jest najważniejsze, bo najważniejsze jest klimat, najważniejsze są ludzie, którzy przychodzą tutaj, a po to, aby trenować sporty walki. Świetnie, już można poczuć tę energię, dlatego zachęcamy, żeby wszyscy odwiedzili Fight Club.